No cześć. Dzisiaj jesieniarsko, halloweenowo, z wcale nie małym dreszczykiem emocji, bo oprócz tego, że przystroiłam mieszkanie, zrobiliśmy chai tea latte w domu czy zupę dyniową, to złamałam rękę. Znowu. Powiem wam, że gdyby ta sytuacja nie była dramatyczna, to byłaby już serio śmieszna. Złamałam drugi raz rękę i ostatnie dwa tygodnie to był taki koszmar trochę. Jeżeli pamiętacie, jak 3 miesiące temu złamałam rękę, to samo ramię, miałam super pozytywne nastawienie i jakoś zazdroszczę samej sobie. Tym razem tak nie było ani nie jest. Ogólnie krótko mówiąc, na chyba trzecim moim rolkowym treningu po przerwie, gdzie starając się bardzo ostrożnie jeździć i ćwiczyć, ćwiczyłam sobie jazdę do tyłu. Na rolkowisku, na miejscu przystosowanym do jazdy na rolkach, w miejscu bezpiecznym, oczywiście z ochraniaczami, kaskiem, przewróciłam się, spadłam na lewe ramię, widocznie mam jakąś też taką tendencję upadania na lewą stronę i kość złamała mi się pod płytką, która chroni to pierwsze złamanie, które ja już myślałam, że jest zrośnięte, przynajmniej tak podstawowy sposób, ale później się okazało, że jeszcze wcale nie jest tak super zrośnięte. W szpitalu tak się okazało. No ale temu pierwszemu złamaniu nic się nie stało, tylko po prostu pod nim powstało drugie. Jechałam na SOR, chyba na wyparciu. Może nie na wyparciu, ale na takim poczuciu, że to jest tak abstrakcyjne, że ja muszę się skupić tylko na tym, żeby dojechać do szpitala i tylko na tym, bo każda myśl jakby o tym w ogóle co się stało, no była zbyt przerażająca i zbyt straszna dla mnie. Nie tylko ze względu na to, że ta ręka się złamała, złamanie kości ogólnie nie jest najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi, ale ze względu na to, że tej ręce mogło się coś stać. Po prostu już to pierwsze złamanie zahaczało prawie, że o nerw, więc bałam się, że tutaj może coś po prostu się zadziać. No i też byłam świadoma tego, że jechanie na SOR to jest czekanie kilku godzin na SOR-ze, później przechodzenie tego wszystkiego i mimo, że tliła się we mnie nadzieja, że może to jednak zwichnięcie, mimo, że czułam, że jest to złamanie, to liczyłam się z tym, że mimo tego, że bardzo źle się czuję, przez wiele godzin będę po prostu miotać się szpitalnymi korytarzami. No i tak też się stało. W ogóle tak z góry nagrywam. Może to zmienię. Ojku. Plus zaraz po pierwszym zdjęciu już każdy lekarz, który to zdjęcie widział, raczej zamiast mnie uspokoić, to raczej mnie uświadamiali, że no musi pani się liczyć z tym, że z tą ręką może nie być zbyt dobrze, że to może wpłynąć już w przyszłości na, nie wiem, czucie, cokolwiek. Jak widzicie, ruszam palcami, więc jest okej, ale było duże ryzyko, że nie będzie okej. Kiedy już dostałam się na oddział, czekałam jakieś 3 dni też na operację, którą wykonywali tam ordynator, po prostu jacyś profesorowie chirurgii, bo trzeba było zamówić płytki właśnie też do dodania do tego ramienia. Po prostu z tego, co też wiem na dziś dzień, z tego, co mówią mi lekarze, jakość moich kości jest jak najbardziej w porządku, że tam nic się jakiegoś niepokojącego nie dzieje, że to nie mam jakichś słabych super kości. Prawdopodobnie był to jakiś mega kosmiczny pech. I sam lekarz mi powiedział, że jakby sam by mi też powiedział, że po 3,5 miesiącach spokojnie mogę sobie zacząć z powrotem trenować, tylko nie mogę upaść. Nauczyłam się w tym czasie wiele. Dowiedziałam się, że kość tak naprawdę po złamaniu zrasta się 1 rok. Więc na pewno przez najbliższy rok nie będę robić nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby sprawić, żeby cokolwiek się stało z moją ręką. Ale wiecie, jest to tak surrealistyczne, w jednej chwili stanąć z jakimś ryzykiem niemal niepełnosprawności. Staram się racjonalnie podchodzić do tego i mam nadzieję, że już się nic nie wydarzy więcej. Niemniej, wiem, że teraz ten vlog, który w tym momencie nagrywam, będzie dla mnie super trudny do nagrania z uwagi na to złamanie, z uwagi na to, że nie czuję się zbyt ekstra. Ale wiem, że po nim już będzie dużo lepiej, bo pamiętam jak było przy poprzednim złamaniu. I zakładając, że ta historia już się nie powtórzy, to chcę się skupić, żeby nagrać ten film, pokazać wam, jak w ogóle tutaj ogarniam się w tej sytuacji i skupić się na tym, co będzie jutro, pojutrze i każdego dnia po prostu malutki kroczek do przodu. Mogę być tutaj gdzieś żółta, pomarańczowa, bo ja nie jestem jeszcze w stanie tego domyć.
Jeszcze troszeczkę ciemniej, jakbyś dał w drugą stronę. No ja. Nie. Dobra. No dzień dobry. Właśnie byliśmy na spacerze z przyjaciółmi i próbowałam już wczoraj zacząć nagrywać tego vloga, ale nie za bardzo mi to wyszło i wszystko mnie już wczoraj po prostu dobiło. Chcę, żeby ten vlog, może on będzie troszeczkę krótszy, ale był takim wyciśnięciem z tego czasu, kiedy już jestem cokolwiek w stanie być w rzeczywistości i robić coś innego oprócz leżenia w łóżku. Chciałabym dzisiaj zrobić jakieś zakupy i trochę tak jesiennie przystroić mieszkanie, żeby coś tam jesienne akcenty zaistniały. Bo powiem wam, że od tego całego leżenia w łóżku, jeżeli też chorujecie, to może też macie podobne myśli, to rodzi się we mnie jeszcze większy taki głód życia, cieszenia się nim i skupiania na takich pierdołach, jak właśnie położenie dekoracyjnej dyni na parapecie. A dzień jest w ogóle dzisiaj przepiękny. Wyglądam jak taki kurczak, któremu pióra wypadają. A no tak, to prawda. A może to urwać w ogóle? No już tam. Ja ogólnie przyznam się wam, że to nie jestem taką do końca jesieniarą. Jestem raczej team lato, ciepełko i leciutkie ubrania, a nie swetry. Ale ktoś mi ostatnio fajną rzecz napisał w komentarzu i to była chyba Karolina z Kambuk, że celebrowanie jesieni może też posłużyć właśnie takim osobom, które tęsknią za latem, temu, żeby się z tą jesienią oswoić, jakoś pogodzić i zobaczyć w niej te fajne elementy. I to jest raz, a dwa, to jest to, że jak są takie piękne dni bajkowe, jak dzisiaj, że po prostu to się wydaje, że taka jesień jest tylko w filmach, a jest połowa października i taki piękny, słoneczny, cieplutki dzień, to i ja zapominam o tym, jak uwielbiam lato i wydaje mi się, że mogłoby być przez cały rok tak jak dziś i byłoby najpiękniej. Jest naprawdę cudownie i jesteśmy oczywiście na Żoliborzu, co wszyscy tutaj warszawscy ludzie pewnie zdążyli zauważyć. A ja sobie w ogóle kupiłam takie jeszcze żółte sztruksy na Vinted. Takie szerokie, chyba teraz modne są spodnie, no nie wiem, ale wygodne jak nie wiem co. Marzyłam o takich sztruksach, więc jaram się na maksa, że je znalazłam za 5 dyszek. Wącham jesień. Przenoszę się do innego świata. Ogólnie zapach liści to jest, kurde, dla mnie coś tak pokrzypiającego i pięknego i po prostu jeden z moich ulubionych zapachów, gdyby były takie perfumy, to totalnie. Masakra. Podkreślam, że jest to pierwszy dzień, w którym wyglądam w ogóle jakkolwiek. Przez tydzień, przez prawie 2 tygodnie umierania. Za mną. Ledwo przyszliśmy, Kamil już tutaj odkurza. Ozdoby kupimy, jeżeli już kupimy, to raczej wieczorem, bo teraz trochę odpoczniemy i przygotujemy zupę dyniową, bo mamy gości. Na kanapie już po poduszkach można poznać, jak jest przygotowane miejsce mojego posiedzenia ogólnie przez ostatni ponad tydzień, odkąd już nie jestem w szpitalu. I chociaż wygląda to może atrakcyjnie i może nawet troszeczkę jesieniarsko, to nie polecam. Chyba, że to jedynie kwestia waszego dobrowolnego wyboru. Na szczęście ruszam palcami. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Co to za słodzina? Just what was needed.
zeszłego roku w takim pudełku zostało mi chyba tylko 3 rzeczy z takich jesiennych ozdób. Jedną ręką to nie będzie takie proste pokazać, ale dam radę. Po pierwsze taka girlanda typowo halloweenowa. Druga, to w ogóle jest wszystko typowo halloweenowe. Druga girlanda i jeszcze takie światełka w kształcie nietoperzy. No i znalazłam jeszcze jedynego ocalałego muchomora. Miałam ich więcej i w listopadzie, jak będą już świąteczne ozdoby w Ikei, to mam nadzieję, że będą kolejne i uda mi się kupić, bo to właśnie było niby bożonarodzeniowe, no ale wydaje mi się, że też jakby chyba bardziej jeszcze jesienne. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, w których ludzie są w stanie jeść muchomory, to taki trochę wręcz słodko-gorzki symbol jesieni. Mamy tutaj też jakieś takie, wiecie, ozdoby. Ogólnie to jest lampa Sunset. Boże, próbuję pokazać palcem. Która robi taki mega magiczny efekt i on jest najbardziej widoczny, kiedy już jest ciemno. Teraz jeszcze nie do końca widać, ale jak widzicie tę poświatę, taką jakby zachodu słońca, to jest właśnie od tej lampy. Mam takie małe lampeczki tutaj na tej sztucznym pieniążku otoczone. Mam też te lampki wiszące z Ikei, które bardzo dobrze znacie jeszcze z domu naszego. Tutaj jest też dosyć atrakcyjna ozdoba mieszkania. To jest w ogóle koszula, którą kupiliśmy w dzień twoich urodzin 3 miesiące temu. Tydzień po moim pierwszym złamaniu, chciałam ci powiedzieć. Serio? No. Dopiero teraz pierwszy raz ją ubrałeś. Dajcie łapki w górę, jeżeli wam się podoba Kamil w tej koszuli. Świeczki też jeszcze zapalimy, no. Będzie fajnie. Swoją drogą takie jesienne przystrajanie mieszkania to dla mnie trochę nowość i właśnie w zeszłym roku dopiero zaczęłam. Pierwszy raz cokolwiek kupiłam z tych rzeczy halloweenowych, które teraz wam pokazałam. Jeszcze miałam dużo balonów z różnymi śmiesznymi tam halloweenowymi motywami, no ale trzeba było je zbić. Balony były jednorazowego użytku, ale i tak fajnie coś tam zaczęłam zbierać i w tym roku dokupię parę nowych ozdób i tak sobie zrobię kolekcję jesienną, bo dlaczego nie? No. O, widzicie, tutaj jestem też jakby w tej lampie. O, teraz ona na mnie się zagina, no, światło. Ogólnie o tej lampie dowiedziałam się z Instastory Justyny Mazur i tam u niej też ludzie pisali, że w Biedronce takie lampy były po 22 zł, my naszą kupiliśmy za 70 na Allegro. I naprawdę super. Jeszcze drugą chcę sobie taką kupić, żeby mieć drugą do sypialni i tam, żeby też była klimacik. Na chwilę się położyliśmy przed telewizorem, to się zasnęłam na halloweenowych ozdobach. A Kamil tutaj zaczął ogarniać zupę i obierać dynię. To jest chyba najtrudniejsze, nie? Żeby tą dynię obrać. Nie narzekam. Przepis jest w ogóle z Thermomixa, ale jeżeli macie Thermomixa, to tak nazywa się to danie i na maksa polecamy. Myślę, że można zrobić to danie również w garnku bez Thermomixa. No pewnie tak, ale głównym trzeba jego, głównym jego, główną jego tajemnicą no, jest zdrać ją. Dynia. Dynia? Trzeba mieć dynię. Tą. Tylko jak nie piżmową, można, tak? Piżmową. Dynia piżmowa musi być. Oraz mleczko kokosowe, które nadaje bardzo delikatnego smaku tej zupie. Uważam, że można to ugotować w garnku, tylko trzeba po prostu mieszać. Żeby się nie przypaliło nic. No to ja zabieram się do klikania. Dalej. Imbiru nie dodajemy. Olej kokosowy 30 gram. No. Mam tu. Nie ten. To jest mleczko kokosowe. A! Zwykły olej daj. Ale by było. Teraz pomysł jest taki, żeby przywiesić te nietoperze o tutaj, od rury nad telewizorem po kwiotkę. A może taśmą klejącą po drugiej stronie, to nad kanapą? Nie, od karnisza. No. Dobra, teraz jest, mam pomysł taki, żeby to właśnie w ten sposób. No, ale troszeczkę tak bardziej puścić i tak, o, no i dobrze, dobra, coś takiego. Dobra, lecę po taśmę.
A te dynie, myślę, że tutaj byśmy jakoś powiesili. Zobaczymy. Co myślisz, Kamilek? Myślisz, że jeszcze teraz też radę? Tak. I w ogóle teraz za mną widzicie właśnie już lepiej tę poświatę od lampy sunsetowej. To wygląda serio, jakby zza okna taka piękna poświata prześwitywała, nie? Z zachodu słońca. A to nie! Tak? Tak. Czy wyżej? Dobra, jednak Kamil tutaj przewiesił, bo myślę, że tutaj wygląda to lepiej. I tak, to nie będzie na tak bardzo długo powieszone. You got me like in a box. I adore everything you touch. Say, do you believe that we were meant to be? My body craves identity. Green mango peach, what a tease. Calling me like the rainbow. Oh, pretty please, take it easy. No one likes push and shove. Let go of control. Mam ostatnio w ogóle fazę na czaj latte w Starbucksie, czaj tea latte, więc próbujemy właśnie zrobić teraz czaj latte. Oprócz przypraw mam taką herbatę, którą w ogóle dostałam w prezencie jakiś czas temu. I cukier. My w ogóle prawie nie używamy cukru, ale tutaj do przepisu oczywiście. Na razie przez 8 minut to wszystko się razem gotuje, a później będziemy jeszcze dodawać mleko sojowe. Zrobił się nam tutaj taki wywar, no taka herbata mocna z przyprawami. Herbatę z cukrem i z przyprawami odsączyliśmy i teraz będziemy dolewać mleko sojowe. Zobaczymy, czy się może ubić mleko sojowe. No, ubiło się przepięknie. No powiem wam, jak na pierwszy ever chai latte, to chyba możemy być dumni. My body craves identity.